Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Witam w kolejnym odcinku podcastu Nic za darmo. Ja nazywam się Przemysław Gerszman i nagrywam go w zastępstwie Tomka. Proszę nie regulować odbiorników. Zapewniam, że zrobię co w mojej mocy, aby dostarczyć dużo ciekawych treści. Z Tomkiem znamy się od wielu, wielu lat i razem byliśmy m.in. w Stanach Zjednoczonych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Jeśli czytaliście książkę Śladami Warrena Buffetta, to właśnie ja jestem tym drugim obok Tomka autorem. Natomiast teraz trwa przedsprzedaż naszej drugiej książki. Nie jest ona naszego autorstwa. Wydajemy książkę Zbij fortunę na dywidendach. To drugie wydanie tej książki. Była ona kiedyś dostępna na polskim rynku, ale kompletnie się nie przyjęła. Były to lata w okolicach 2013 roku. I wtedy inwestowanie dywidendowe nie było nawet możliwe w takiej skali, jak jest teraz. Jeśli chcecie ją nabyć taniej, to jest ona dostępna na stronie milionkroków.com, a przedsprzedaż trwa do końca tego miesiąca. A o czym będę mówił w tym odcinku? O trzech tematach, które podsunęliście mi wy sami. Kilka dni temu zapytałem na facebookowej grupie Śladami Warrena Buffetta, o czym chcielibyście usłyszeć podczas mojego zastępstwa. Pomysłów było bardzo dużo, ale trzy tematy, które cieszyły się największą popularnością, to NFT mania, czyli skąd boom na te tokeny i dokąd to wszystko zmierza, jak dostać pracę w sektorze finansowym i które licencje pomogą w karierze oraz największe błędy początkującego inwestora. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Zacznijmy od NFT. Są one po prostu kolejnym wykorzystaniem technologii blockchain. Sam blockchain można porównać do internetu we wczesnych latach 90. Mamy wąską grupę ludzi, która o nim wie. Jeszcze węższa grupa potrafi go wykorzystać albo operować na nim w sposób produktowy. Natomiast jest cała masa ludzi, która uważa, że to jest absolutnie bez sensu, a tak naprawdę nikt nie wie, dokąd zmierza ta technologia. No, nie oszukujmy się, tak wyglądał internet w latach 90. Nikt chyba w tamtych latach nie wyobrażał sobie, że świat tak mocno uzależni się od sieci, jak jest uzależniony dzisiaj. I trochę podobnie jest z blockchainem. Także nikt nie wie, dokąd nas to zaprowadzi. Natomiast pierwszą grupą produktów, która jest wykorzystaniem technologii blockchain, to oczywiście są kryptowaluty. Miały one nam służyć do transferu wartości od jednej osoby do drugiej osoby, od jednego podmiotu do drugiego. To trochę tak jak z normalnymi walutami. Jeśli jesteśmy na wakacjach gdzieś za granicą, to tak naprawdę jest nam bez znaczenia, jaką walutą płacimy, o ile możemy zapłacić szybko i jak najtaniej tak naprawdę. Czy z kryptowalutami to się udało? No nie do końca. Na początku tak miało być, do tego one miały służyć. Potem się okazało, że opłaty wcale nie są takie niskie. Dlatego zaczęły powstać kolejne, oprócz Bitcoina, kryptowaluty, które rozwiązywały ten problem. Ale też kryptowaluty w pewnym sensie stały się takim nośnikiem wartości. Nastąpiło coś, co się w ekonomii nazywa tezauryzacją. Ale to jest temat na oddzielny podcast. Wracając do NFT, NFT same w sobie są wartością. To nie jest tak, że one służą do przekazywania wartości z rąk do rąk. Tylko one same w sobie są wartością. Mogą być oparte na przykład o obligacje, albo nieruchomości, albo o produkty ubezpieczeniowe. Także o sztukę, muzykę, artefakty historyczne, czy ważne momenty sportowe, czy z dziejów ludzkości. Zaraz przejdę do konkretnych przykładów, ale aby lepiej zobrazować sam koncept NFT, wyobraźmy sobie, że chcemy kupić wieżę Eiffla. Jesteśmy funduszem inwestycyjnym, który ma masę pieniędzy na koncie i chce po prostu inwestować w ważne budynki dla historii ludzkości. Prawdopodobnie byłoby to bardzo drogie, nawet jeśli ktoś chciałby ją sprzedać i musielibyśmy większość naszych środków zainwestować w jeden budynek. Dlatego gdybyśmy poszli w kierunku tokenizacji, czyli podzielilibyśmy ten budynek na dziesiątki, setki czy nawet tysiące małych kawałków, to bylibyśmy w stanie po pierwsze go kupić, mając mniejszy
portfel inwestycyjny, a po drugie nie musielibyśmy całość naszych środków inwestować w ten jeden budynek. Podobnie z inwestowaniem w sztukę. No, to nie jest tania zabawa. Jeśli kupujemy akcje na giełdzie, możemy sobie kupić jedną akcję, dwie akcje, pięć akcji. Możemy zainwestować tak naprawdę takie kwoty jak 100, 200 czy 500 zł. Jeśli chcielibyśmy za te same pieniądze kupić jakieś dzieło sztuki, no to zakładam, że jest to kompletnie niemożliwe. A co w sytuacji, w której chcemy kupić kilkadziesiąt dzieł sztuki? I znowu, z pomocą przychodzą nam tokeny NFT, bo gdybyśmy stokenizowali Mona Lizę, albo Claude'a Moneta, albo jakieś inne znane obrazy, czy znanych malarzy, to bylibyśmy w stanie po pierwsze kupić te obrazy, a po drugie kupić mały udział w dużej liczbie obrazów. W tym nam pomagają tokeny NFT. Mogą też nam posłużyć do tego, aby nabyć dobra cyfrowe, które mają wartość, ale dotąd były niesprzedawalne. Przykłady już tłumaczę. Na przykład NBA dystrybuuje w formie NFT najlepsze momenty ze swoich meczów. Mowa tu o NBA Top Shots. Jeśli poszukacie w Google tej frazy NBA Top Shots, to na pewno wyskoczy Wam właściwa strona. Na czym to polega? Możecie nabyć nagranie wideo z danego momentu meczu, po meczu albo jakiegoś innego ważnego związanego z NBA. Jeśli wydaje Wam się to absurdalne, no to przypomnijcie sobie, że ludzie, którzy kochają swoją drużynę, robią chyba bardziej absurdalne rzeczy dla swoich idoli. No choćby karty kolekcjonerskie, które w Stanach są bardzo popularne, w Polsce trochę mniej. Teraz chyba najpopularniejsze są karty z Pokemonami, ale to znowu temat na oddzielny podcast, zostawię to Tomkowi. Więc jeśli już kupujemy rzeczy fizyczne, które nie mają żadnej wartości użytecznej, natomiast mają wartość kolekcjonerską, no to możemy tak samo kupić te rzeczy w formie cyfrowej. To jest ta cała idea. Warto też wspomnieć o tym, że CNN szykuje się do tokenizacji najciekawszych materiałów prasowych ze swojej bogatej biblioteki, czyli będziemy mogli nabyć jakieś nagranie ważne dla ludzkości, nie wiem, na przykład moment, w którym World Trade Center upada, albo moment zamachu na kogoś ważnego, albo jakieś inne bardzo znane wydarzenie, które zostało uwiecznione przez kamery CNN albo ich fotografów. Natomiast mainstream NFT na ten moment mocno skręcił w kierunku czystej spekulacji, wypuszczenia tysięcy bardzo wątpliwej jakości projektów, które niestety cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie chce sprzedać Monalizy, ani nikt nie chce sprzedać wieży Eiffla. Chodzi o to, że technologia pozwoliłaby na tokenizację no, praktycznie dowolnego aktywa na świecie, tak z małą gwiazdką, że prawie 99% aktywów prawdopodobnie można stokenizować. Natomiast po pierwsze nie nadąża za technologią biznes, czyli jakby nikt na ten moment nie doprowadził do tego, aby duże kolekcje dzieł sztuki były tokenizowane. Są pojedyncze domy aukcyjne, które próbują to zrobić, ale jakby ludzie, którzy posiadają już te kolekcje, posiadają drogie obrazy czy tym podobne aktywa, no nie kwapią się do tego, żeby szybko je tokenizować. Co więcej, nie do końca jest to legalne, w sensie takim, że nie ma aktów prawnych, które by w pełni normalizowały to, że ja mogę wziąć moje mieszkanie i podzielić je na 100 tokenów. No, jakby ten rejestr w ksiąg wieczystych w sądzie no, nie pozwala fizycznie na to, abym ja tam zapisał tokeny. No, muszę tam po prostu się wpisać jako osoba fizyczna albo prawna, a tokenizowanie nie jest możliwe w świetle przepisów prawnych. Wprawdzie w Unii Europejskiej dużo się w tym temacie dosłownie teraz we wrześniu zmienia, bo powstaje kilka ciekawych aktów z tym związanych, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy prawnie nie jest to możliwe. Więc ludzie, aby wykorzystać tą technologię, po prostu sami tworzą różne obrazki. Niekoniecznie są one piękne. Trudno powiedzieć, że cyberpunki, te małe pikselowe obrazki były jakoś specjalnie piękne, ale ludzie sami je tworzą po to, aby wykorzystać w pełni technologię. I znowu, jest to taki super wczesny etap rozwoju. To trochę tak, jakbyśmy wysyłali maila do kogoś w latach 90. po prostu o treści cześć, co słychać. No, bez sensu. Można zadzwonić, to samo mu powiedzieć. Ale no, staramy się wykorzystać w jakiś sposób tą technologię. Gdy jesteśmy dziećmi i dostajemy jakąś nową zabawkę, to też staramy się wykorzystać w jakiś sposób, niekoniecznie w taki, do jakiego ona została stworzona. Ale ludzie wykorzystują NFT do czegoś, co się nazywa sygnalizowaniem statusu, czyli kupują różne
rzeczy w internecie, chwalą się tym i po prostu pokazują innym, że zobacz, mam tak dużo pieniędzy, że jestem w stanie kupić sobie jakieś śmieszne obrazki, które przedstawiają nieistniejący kamień. To dzieje się naprawdę. Gdzie się je kupuje? Niektóre z najbardziej popularnych rynków NFT to OpenSea, Super Rare i Rarible. Strasznie trudne słowa, ale znajdziecie je bez problemu w internecie. Ja też podlinkuję do nich u siebie na swoim profilu na Twitterze. Prowizje, które pobierają ci operatorzy, bo oni są tak trochę jak platformy crowdfundingowe. Można je trochę tak porównać. Nie jak giełdy, bo do tego byłbym daleki, ale bardziej jak jakieś platformy crowdfundingowe, trochę jak Kickstarter. Pobierają tego prowizje. I jak duże są te prowizje? Są ogromne. Po prostu są horrendalne. Standardem jest 10% od sprzedającego i jednocześnie 10% od kupującego, czyli tak naprawdę w okolicach 20% ceny leci do operatora platformy, który no po prostu zapewnia listowanie wielu NFT w jednym miejscu. Mówię tu w zdecydowanej większości o tych NFT opartych na JPEG-i albo jakieś animowane pliki. Oczywiście wszystko to jest zaszyte w cenę i trudno dojść do tego, ile im się płaci, ale mało kto się tym przejmuje, bo ceny NFT szybują coraz wyżej i popyt na to jest naprawdę duży. No widać, że hype jest ogromny. Co bardzo ciekawe, platformy NFT pozwalają społeczności głosować na obiecujące projekty, które mają być notowane na platformie i nagradzać zwycięzców. I to jest tak naprawdę genialny ruch, dlatego że platformy NFT wpuszczają do siebie tylko te projekty, które wcześniej zdobędą duże uznanie wśród społeczności. Po prostu społeczność wcześniej da im znać, głosując w jakiś sposób przewidziany przez daną platformę na to, że tak, chcemy kupować obrazki z wampirami, albo z kamieniami, albo z zombiakami. I tak to naprawdę działa. A sukces jednego, nazwijmy to w cudzysłowie, debiutu, przyciąga kolejnych twórców. Więc to działa trochę jak taka śnieżna kula, która w pewnym momencie podejrzewam, że rozbije się o jakiś duży, prawdziwy, niewirtualny kamień, ale o tym za moment. W początkowej fazie twórcy i nadchodzące projekty dostarczają społeczności całą dokumentację, czyli możemy zobaczyć, w którym kierunku to idzie, całą roadmapę, ile tych tokenów będzie tworzonych, co się potem z nimi stanie. Często to jest w formie trochę takich niespodzianek, że klikamy i nie wiemy do końca, który obrazek dostaniemy, albo też jest tam zaszyta sztuczna inteligencja, która zmienia coś w ostatniej chwili w sytuacji, w której my nabywamy ten obrazek, także nikt do końca nie wie i nikt do końca nie planuje, jak będzie wyglądała dana grafika. To już są kwestie, wydaje mi się, takie mocno szczegółowe. No, najważniejsze jest to, aby poznać ideę działania NFT, a tak to właśnie na ten moment wygląda i w tym kierunku idzie. W sensie ja spodziewam się, że za jakiś czas, to może być czas liczony w miesiącach, ale nawet w latach, faktycznie zaczniemy tokenizować te rzeczy, które są bardziej materialne albo mają już jakąś wartość uznaną na ten moment, a nie są po prostu nowym tworem. Zdecydowana większość projektów na ten moment jest nastawiona na zebranie maksymalnej liczby pieniędzy z rynku. Jakby te usability, które jest dostarczane, no oprócz tego sygnalizowania wartości i wykorzystania technologii jest praktycznie zerowe. Co ważne, używa się do tego wszelkich znanych metod socjotechniki, marketingu i reklamy. Są opłacani celebryci i influencerzy. Płatna reklama to norma. Jakby nie ma tu żadnych regulacji. Jeśli chcielibyście kupić akcję na normalnej, tradycyjnej giełdzie, gdzie jest cały proces IPO, no to nie jest to możliwe, aby w pełni marketować takie akcje i opowiadać, że one są najlepsze na świecie. Jeśli chodzi o NFT, to właśnie się dzieje. Jakby w pełni nieregulowany rynek, na którym każde chwyty marketingowe są dozwolone. Ja nawet się dowiedziałem ostatnio w jednej z dyskusji twitterowych, że w Stanach powstają już kierunki na studiach takie jak marketing kryptowalut i ogólnie kryptoaktywów. Także no, Amerykanie są dobrzy w sprzedaży wszystkiego, więc także poradzą sobie z cyfrowymi dobrami. W przypadku większości NFT tak naprawdę przekaz jest prosty. Kup, bo to jest fajne i będzie drożyć do czasu. Jak duży jest to rynek? Naprawdę bardzo trudno jest to oszacować, bo on dosłownie teraz wystartował. W sensie, ja pamiętam w 2017 roku były CryptoKitties. To były NFT oparte o Ethereum, które też osiągały astronomiczne kwoty, w sensie w okolicach kilkuset tysięcy dolarów.
I pomijam fakt, że wszyscy o nich zapomnieli, patrząc na dzisiejszą sytuację, ale one były takim pierwszym pomysłem na to, jak wykorzystać w praktyce dość masowo tą technologię NFT do dystrybucji świeżo co powstałych grafik internetowych. I już wtedy mówiło się, że ten rynek będzie duży, natomiast jego główna eksplozja nastąpiła dosłownie teraz, w tym 2021 roku. I nie ma miejsca, które agreguje wszystkie dane, bo mamy różne platformy i w różnych miejscach są notowane, w cudzysłowie, różne NFT. I w różnych miejscach można je dostać. Ale do mainstreamu przybijają się informacje o astronomicznych wycenach pojedynczych grafik. Wy też pewnie słyszeliście gdzieś w social media, że ktoś zapłacił $1 000 000 za jakąś śmieszną grafikę, a to przyciąga kolejnych twórców i wiele nowych osób zainteresowanych zakupem. Jeśli słyszymy, że ktoś zarobił na akcjach w 5 dni 50%, no to pewnie chcemy też kupić te akcje, a jeśli chodzi o NFT i o te tokeny, no to zdecydowanie jest to dużo popularniejsze i więcej osób po prostu się tym chwali, pokazując, jak szybko zarobili pieniądze. Więc można powiedzieć, że zwycięzcą całej manii związanej z NFT na pewno będą operatorzy platform. Ktoś złośliwy kiedyś powiedział, że najwięcej pieniędzy na każdej gorączce złota zarabiają producenci kilofów, a nie ci, którzy tymi kilofami faktycznie w pocie czoła machają w kopalniach. I wydaje mi się, że w przypadku NFT tej pierwszej fazy, ja bym ją nawet nazwał fazą zero, zdecydowanym wygranym będą operatorzy. No i też emitenci, tak? Czyli osoby, które tworzą tak naprawdę z niczego grafiki i sprzedają je w drodze aukcji czy w drodze emisji poprzez operatorów. No i na końcu jesteśmy my, czyli inwestorzy indywidualni, osoby, które chcą kupić jakąś grafikę w formie NFT i na niej zarobić. To jest trochę jak skok do pędzącego pociągu. No w pewnym momencie on musi się zatrzymać. Ja wiem, że on się napędza i że bardzo możliwe, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy słyszeć o tym, że kolejne NFT powstają i kolejne dały zarobić bardzo dużo i dużo zyskały z dnia na dzień. Natomiast ja osobiście jakby w ten rynek nie zainwestowałbym pieniędzy i uważam, że jest on po prostu na ten moment nieatrakcyjny dla kogoś, kto szuka jakby budowania stabilnego majątku poprzez giełdę, a co więcej pomnażania go. A jeśli faktycznie lubicie takie zabawy i chcielibyście wydać pieniądze na coś szalonego, nikt nikomu nie broni, ale miejcie z tyłu głowy, że bardzo trudno będzie na tym zarobić w długim okresie. Najczęściej to wygląda tak, że wrzucamy jakąś małą kwotę dla nas, powiedzmy 1000 zł, z tego 1000 robią się 2000. Zamiast się cieszyć, żałujemy, że nie wrzuciliśmy 10 tysięcy, potem ostrożnie wrzucamy 5 tysięcy i z tego znowu robi się 10, a na końcu stwierdzamy, że to jest ten moment, w którym oszczędności życia wydajemy na jakąś super inwestycję i to jest moment krachu. Jakby nie chcę być tutaj czarnowidzem, bo generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony i to od wielu lat do blockchaina, ale wydaje mi się, że te NFT, które powstają teraz w oparciu o grafiki, po prostu skończą tak samo jak CryptoKitties w 2017 roku, czyli będziemy mieli hype i wiele osób na ten rynek wejdzie, ale po jakimś czasie to ulegnie kompletnemu zapomnieniu i tak naprawdę ostatni zgaszą światło. Także polecam wysoką ostrożność i zawsze zbadanie każdego z tych projektów, które mielibyście zainwestować. Doczytanie, ile dokładnie jest tych NFT wyemitowanych, czy będzie ich więcej, czy mają one zaszyty jakiś mechanizm, w związku z którym za każdym razem musicie płacić ich twórcy. No naprawdę wymaga to trochę więcej zainteresowania, jeśli chodzi o sam mechanizm, bo zobaczcie, na giełdzie to jest dosyć proste. W godzinach handlu giełdy, w godzinach jej operowania kupujemy jakieś akcje, możemy je w tych samych godzinach sprzedać i w zasadzie tyle. Nikt nam nie jest w stanie ukraść tych akcji. One są zdeponowane w depozycie papierów wartościowych w przypadku Polski, ale taki depozyt tak naprawdę ma każda giełda regulowana na świecie. No i jest to dosyć proste. Wysyłamy pieniądze do biura maklerskiego, biuro je transferuje na giełdę i jakby wszystko dzieje się automatycznie. W przypadku kryptowalut musimy pamiętać o tym, że musimy mieć jakiś oddzielny portfel, w którym będziemy je trzymać. No nie możemy ich trzymać na rachunku giełdowym. Jest to najgorsza możliwa rzecz, uwierzcie mi. Wiem to z własnego doświadczenia. W przypadku NFT podobnie. Musimy mieć jakiś portfel, w którym będziemy trzymać nasze NFT, musimy zadbać o bezpieczeństwo, musimy znaleźć miejsce, w którym jest płynność,
naprawdę inwestycje w dobra cyfrowe różnią się w dużej mierze od inwestycji w akcje, w taki tradycyjny rynek finansowy. Przede wszystkim są to kwestie bezpieczeństwa. Jakby mamy w Polsce organy i w zasadzie wszędzie, w każdym cywilizowanym rynku, który bada to, czy dana spółka, która chce wejść na giełdę, spełnia jakieś podstawowe normy. Jeśli chodzi o rynek NFT, tam kompletnie nie wiemy, kto stoi za jaką emisją i jakie są jego cele i dokąd zmierza. Także no miejmy to z tyłu głowy, że jest to dużo bardziej wymagający rynek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W przypadku, jeśli to są małe kwoty i wrzucacie tam 100-200 zł, ok, nikt się tym nie przejmuje, ale jeśli zrobią wam się z tego duże pieniądze, to pamiętajcie, że musicie zadbać o bezpieczeństwo. Kolejną sprawą są koszty, tak jak już wspomniałem wcześniej, 10% to naprawdę jest dużo. Jakby my na giełdach, gdy inwestujemy w akcje, rozbijamy się o tak naprawdę dziesiąte części procenta, aby było jak najtaniej, a tu mówimy o dziesiątkach procent, które nam przyjdzie zapłacić i w momencie zakupu, i w momencie sprzedaży. Także pamiętajmy o tym, jest jeszcze coś takiego jak gas fee, to już nie chcę wchodzić w techniczne szczegóły, ale no, pamiętajmy o tym, że to jest bardzo specyficzny rynek. To nie jest takie piękne, jak widać na Twitterze czy gdzieś w social media, że o, kupiłem i zaraz jest drożej, bo żeby kupić, trzeba swoją pracę domową odrobić, a żeby sprzedać, to też mamy kolejne pułapki, które na nas czekają, więc naprawdę nie jest to prosty rynek, ale zachęcam do zainteresowania się z takich przyczyn intelektualnych. Na pewno warto zgłębiać nowe technologie i po prostu dowiadywać się więcej o tym, co się dzieje w ich zakresie na świecie, a jeśli chodzi o blockchain, to naprawdę dzieje się bardzo dużo. Drugim tematem podsuniętym przez Was jest praca w sektorze finansowym oraz licencje, które mogą się przydać w jej zdobyciu. Za moment opowiem Wam, o jakich licencjach będzie mowa, czy pomogą Wam w rekrutacji i co ważne, czy pomogą Wam w inwestowaniu na własny rachunek. Ja często dostaję ten zestaw pytań, od zwłaszcza ludzi w młodym wieku, dlatego że sam sporą część swojej kariery zawodowej spędziłem w globalnych instytucjach finansowych. Studiowałem też finanse i rachunkowe ze specjalizacją inżynieria finansowa, więc jakby moje zaplecze wiedzy jest jakby mocno związane z branżą finansową. Ja największe doświadczenie zdobywałem w Deutsche Banku i w Citibanku. W Deutsche pracowałem jako analityk inwestycyjny, zajmowałem się selekcją spółek, prognozami makroekonomicznymi i dużo czasu spędzałem ucząc się po prostu od swoich zagranicznych kolegów, uczestnicząc w komitetach inwestycyjnych i w jakichś zagranicznych spotkaniach takich stricte analitycznych. Deutsche Bank wydaje mi się, że każdy z Was kojarzy, pomimo że nie są jako marka detaliczna obecna teraz już na Polsce, bo zostali przejęci przez inny bank w Polsce. Natomiast do dziś dnia Deutsche robi fantastyczne raporty w różnych tematach związanych z inwestowaniem, które polecam Wam czytać i sam wrzucam często na swoje social media. Po kilku latach pracy w Deutsche przeszedłem do City, gdzie pracowałem najpierw w biurze doradztwa inwestycyjnego, a potem na funkcji menedżerskiej w segmencie private bankingu. To była o tyle ciekawa praca, że spora jej część polegała na współpracy bezpośrednio z klientami zamożnymi. Inaczej zupełnie rozmawia się z kolegą, który jest analitykiem albo z osobą, która jest mocno zakorzeniona w finansach, a zupełnie inaczej się rozmawia z ludźmi, którzy no, mogą mieć wielomilionowe rachunki, ale niekoniecznie zdobyli je w branży finansowej. Podczas wieloletniej pracy w tych dwóch bankach miałem możliwość w praktyce sprawdzić, które licencje finansowe pomagają w pracy, jak i w procesie rekrutacji, w których jakby sam uczestniczyłem i sam je też przeprowadzałem. O jakich licencjach w ogóle mówimy? W Polsce najważniejsze są makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny. To są licencje uznawane przez nasz nadzór i są częścią wymogów. Innymi słowy, aby otworzyć dom maklerski czy też świadczyć usługi inwestycyjne, trzeba mieć zatrudnione osoby, które posiadają taką licencję na doradztwo. Zaczynając od maklera, to jest pojedynczy egzamin, do którego można podejść kilka razy w roku. Nie jest on szczególnie trudny, ale jego konstrukcja jest dość trudna, dlatego że zawiera punkty ujemne, czyli strzelanie, bo może się uda nam trafić poprawną odpowiedź, może nam też uczynić szkodę. Co więcej, makler ma jedną dużą dla mnie osobiście wadę, że zawiera zakres materiału, który jest kompletnie nieprzydatny w dobie komputerów. Jak cofniemy się
kilkanaście lat, no to makler był tą osobą, która odbierała od Was zlecenie, jeśli chcieliście coś kupić na giełdzie, jakieś akcje bądź obligacje. Teraz oczywiście maklerzy już tego nie robią. To robi automat, którego możemy uruchomić z poziomu tak naprawdę naszego smartfona, więc makler nie musi dokładnie wiedzieć, jak działa cały system notowań, w którym momencie, które zlecenie wpada na rynek, no bo dzieje się to automatycznie w ułamkach sekund. No problem w tym, że musi to wiedzieć, przynajmniej musi się tego nauczyć na pamięć, na sam egzamin maklerski, więc jest to wiedza, która jest do zdobycia tylko po to, aby zdać egzamin. Jest tam też spora domieszka prawa i ogólnej matematyki finansowej, także wydaje mi się, że ta licencja z tych wszystkich, które są na rynku obecne, bo jest jeszcze amerykański CFA, do którego zaraz przejdę, jest tą najłatwiejszą do zdobycia, ale też najmniej praktyczną z punktu widzenia naszych własnych inwestycji, czy też pracy gdzieś w sektorze finansowym. Niemniej warto ją zrobić, jeśli chcemy się w szybki sposób wyróżnić na tle innych kandydatów. Mówię w szybki, ale nie w łatwy, bo podkreślam, że nie jest to licencja, którą tak po prostu możemy zdać, wchodząc sobie z ulicy, czy też po miesiącu przygotowań. Ja zrobiłem kurs na maklera, w sensie taki przygotowujący do egzaminu i potem mocno skręciłem w kierunku CFA, bo stwierdziłem, że jednak potrzebuję czegoś dużo bardziej praktycznego. Przechodząc dalej do drugiej ważnej licencji na polskim rynku, to jest licencja doradcy inwestycyjnego. Doradcy inwestycyjnych jest dużo, dużo mniej niż maklerów. Listę jednych i drugich możecie znaleźć na stronach KNF-u. Doradca inwestycyjny to osoba, która zdała trzyetapowy egzamin. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, jest on znacznie szerszy w porównaniu do maklera. Jest tam dużo więcej informacji i dużo więcej wiedzy, którą trzeba sobie przyswoić. I porównując ją do amerykańskiego CFA, jest tam też dużo prawa, którego jakby nie znajdziemy w licencji amerykańskiej. Jest to mocno licencja nakierowana na rynek polski. O ile zasady finansów są uniwersalne i w dużej mierze nomenklatura też, to jakby same kwestie aktów prawnych no, dotyczą mocno polskiego rynku. Sam doradca inwestycyjny to nadal jest egzamin, który jest mocno teoretyczny i bazuje na jakby wirtualnych przykładach. Jakby ucząc się do CFA, uczymy się na konkretnych przykładach. Takie są podane w kurikulum, które dostajemy po uiszczeniu opłaty za egzamin, za przystąpienie do egzaminu do CFA. Natomiast w przypadku doradcy inwestycyjnego czy też maklera uczymy się na przykładach spółki ABC i raczej nie na konkretnych oraz na książkach, których większość tak naprawdę była napisana lata temu. Jakby dążę do tego, że CFA daje nam kilka przewag, które są nad doradcą i maklerem, w przewag takich mocno merytorycznych. Przede wszystkim kurikulum, czyli zakres materiału, który jest wymagany na egzaminie CFA, na każdym z trzech etapów, bo CFA też ma trzy etapy, ewoluuje. I z roku na rok są tam dodawane jakieś nowe tematy. Kilka lat temu na przykład zostały dodane kryptowaluty i blockchain. Wyobraźcie sobie, że coś takiego też jest na egzaminie CFA, czyli na certyfikowanego analityka finansowego. Moim zdaniem bardzo słusznie. Całe kurikulum CFA mocno ewoluowało od lat 60., kiedy zostało stworzone po raz pierwszy. I z roku na rok tego materiału tak naprawdę przybywa. Wszyscy nowe osoby, które muszą zdawać, narzekają, że ci, którzy zdali CFA 20 lat temu, dziś by go już pewnie nie zdali. No pewnie, żeby go nie zdali, bo jestem tak dużo pamięciowej nauki, że podejrzewam, że i po roku ktoś mógłby nie być w stanie zdać ponownie tą licencję. Ale na pewno przewagą jest to, że CFA jest bardziej aktualny. Co do praktycznych przykładów, no to w przypadku polskich licencji uczymy się z książek, które są po prostu podane jako zakres materiału. W przypadku CFA możemy skorzystać z materiałów, które daje nam sam instytut, albo skorzystać z, no nie wiem jak to nazwać, ale są skrótowce, takie nazwijmy, przy czym skrótowiec to bardzo myląca nazwa, bo tam nadal są setki stron. Natomiast no, są takie materiały przygotowywane przez zewnętrzne firmy, które są w niejaki sposób tą esencją wszystkiego, co jest w tych głównych materiałach. Ja się uczyłem i z tych, i materiały od CFA są na pewno bardziej rozleglejsze, bardziej praktyczne i posiadające więcej tłumaczenia. Natomiast te materiały przygotowane przez firmy zewnętrzne na bazie materiałów CFA są takimi materiałami mocno skrótowymi, czyli co musisz wiedzieć, żeby zdać egzamin.
Po prostu. Ale nadal jest tego bardzo dużo. I w większości przypadków przykłady zarówno podawane przez CFA, jak i zewnętrzne firmy są przykładami z życia wziętymi. Są konkretne firmy, konkretne wyniki finansowe, więc można naprawdę dużo się stamtąd nauczyć. Tylko problem jest z tym, że strasznie trudno ten egzamin się zdaje. Wyobraźcie sobie, że właśnie teraz, na początku września, przyszły wyniki za egzamin czerwcowy i są one najniższe w historii. Mówię tu o egzaminie na level pierwszy. Są one najniższe w historii, czyli od lat 60., od dokładnie 1962, kiedy ta licencja została po raz pierwszy raz uruchomiona. I tylko 22% kandydatów zdało egzamin czerwcowy. To naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Więc no, trzeba mieć z tyłu głowy, że pomimo, że pierwszy etap jest bardzo jakby prosty w porównaniu do drugiego i trzeciego, to jednak zakres materiału jest duży. Ja mogę porównać z własnego doświadczenia zakres materiału na levelu pierwszym do tak naprawdę całych studiów licencjackich, które są na jednym egzaminie. Licencjackich oczywiście z finansów. I jeśli coś jest w zakresie materiałów, to to będzie na teście. Wiecie, jak to było w szkole, pamiętacie? Czasami czegoś nie było na teście, a coś innego było na teście. Tu jest wszystko. Tu jest pytanie o absolutnie wszystko. Więc jeśli jakiś materiał jest dla nas za trudny i go przeskoczymy, to nie mamy co liczyć na to, że go nie będzie na egzaminie. Zresztą tak samo jest w przypadku doradcy. Jakby zawsze wszystko jest na egzaminie, dlatego one są takie trudne i takie rozległe. Co bym proponował Wam jako osobom, które wahają się, którą licencję zrobić? Zróbcie dwie rzeczy. Po pierwsze, wejdźcie na Pracuj.pl albo tym podobny portal z ogłoszeniami o pracę i wpiszcie tam frazy takie jak makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA i zobaczcie, jakie oferty pracy Wam się pojawią. Zobaczcie, na jakich one będą stanowiskach, bo licencja maklera niekoniecznie znaczy, że będziecie pracować jako makler. Tak, możecie pracować jako analityk finansowy, doradca klienta, możecie też pracować w sprzedaży, bo bardzo często tak jest, że osoby z CFA-em czy z innymi tego typu licencjami po prostu pracują gdzieś w sprzedaży, czyli nie są analitykami. Więc zobaczcie, jakie oferty pracy Wam wyskoczą, oraz w jakich firmach, czy takie firmy Was interesują. Jeśli chcecie pracować w jakiejś wymarzonej, konkretnej firmie, to zobaczcie, jakby zacznijcie od tyłu, zobaczcie, czy w ogóle szukają tam osób z tego typu licencjami. To jest pierwszy krok. Ja pamiętam, że nie robiłem tego kroku, dlatego że tak naprawdę już pracując potrzebowałem mieć tą licencję, tak? Czyli jakby potrzebowałem mieć którąś z tych licencji, aby pracować dalej, więc nie musiałem tego robić od tej strony, ale też pamiętam, że tych ofert generalnie było mało te kilka lat temu, gdy potem chciałem zmienić pracę i szukałem, czy kogoś szukają z maklerem, doradcą albo CFA-em, to nigdy nie było dużo tych ofert. Teraz widzę, że to wygląda tak, że dużo się pojawia w innych segmentach niż bankowość, typu private equity czy tym podobne. Więc na pewno polecałbym Wam poszukać, kto szuka pracy z tymi licencjami. No i przede wszystkim zastanowić się, czy macie na to czas. Bo mówi się, że każdą z tych licencji, aby zdać pierwszy level, jest wymagane około 300 godzin i ja to potwierdzam. Ja do CFA uczyłem się nawet trochę więcej niż 300 godzin. Mierzyłem to sobie taką aplikacją Pomodoro na telefonie, bo no, trzeba utrzymać systematykę, tak? Do tego egzaminu trzeba się przygotować raptem w 3 miesiące. To nie może zajmować więcej, bo jeśli nam to zajmie pół roku, to w 6 miesiącu zapomnimy, czego uczyliśmy się w pierwszym. Więc to jest trochę taki z jednej strony maraton, ale jednak podzielony na wiele sprintów, więc polecałbym Wam też mierzyć sobie czas, jeśli będziecie się przygotowywać. No i tu pojawia się też pytanie o to, czy któraś z tych licencji pomoże w inwestycjach prywatnych. Warren Buffett też był często o to pytany, zwłaszcza jeśli chodzi o CFA, i za każdym razem odpowiada żartem dość wymijająco, że ani on, ani Charlie nie mają CFA, a jakoś dobrze im idzie. No, generalnie Buffett ma rację, w sensie takim, że żeby być inwestorem indywidualnym z dużymi sukcesami, nie musimy mieć tej licencji. Czy ona nam będzie przeszkadzać? No nie będzie. Czy nam bardzo pomoże? To zależy, jak głęboko chcemy wejść w świat finansów na własny rachunek. Czy inwestujemy w coś bardzo, bardzo zaawansowanego, czy może w podstawowe instrumenty typu akcje, obligacje, derywatywy, tego typu rzeczy. Na pewno polecałbym każdemu z Was, abyście poszukali na Allegro książek do CFA, bo często te osoby, które zdały egzamin, sprzedają te książki gdzieś tam w internecie.
Ja sam często zaglądam, może już nie teraz, ale był taki okres, że często zaglądałem do podręczników CFA, na przykład dotyczących opcji, equities, fixed income czy derivative, żeby po prostu jakiś koncept sobie przypomnieć, no bo nie jesteśmy w stanie go pamiętać non-stop po egzaminie. Tak więc ja na pewno korzystałem z tego i CFA w swoich materiałach bardzo dobrze je tłumaczy. Natomiast czy po zdaniu tej licencji będziecie lepszymi inwestorami? Nie powiedziałbym. Jakby pod tym stwierdzeniem bym się nie podpisał i wydaje mi się, że dużo szybciej i efektywniej zdobędziecie wiedzę w jakichś dedykowanych materiałach dotyczących konkretnego zagadnienia, niż idąc tak bardzo szeroko. To trochę tak, jakbyście chcieli wieść zdrowsze życie, więc poszlibyście na medycynę. Okej, na pewno to nie będzie przeszkadzało, ale nie jest to konieczne do tego, aby wieść zdrowe życie. Tak? Więc miejmy to z tyłu głowy, że te licencje to bardzo dużo materiału, bardzo profesjonalnego. Na pewno przyda się on na etacie, ale niekoniecznie musi nam się przydać w inwestycjach prywatnych. W przypadku wszystkich tych licencji musimy się mierzyć z kosztem czasu. Wielu z nas będzie to robić już pracując, albo studiując, więc uciekną wam w weekendy. No i to jest te główne pytanie, które każdy z nas sobie zadaje. Czy nie lepiej spożytkować ten czas w jakiś inny sposób? Bo jeśli chcecie dostać się do danej branży i nie macie lepszego sposobu, to tak, licencje są dobrym pomysłem, ale warto też rozważyć inne opcje. Czy nie lepiej jest na przykład założyć swój własny biznes w międzyczasie, czy też dokształcać się z jakichś innych obszarów. Każdemu z was radziłbym publikować gdzieś w internecie pod własnym nazwiskiem. To jest taka generalna rada nie tylko dla osób mocno związanych ze światem finansów, ale w zasadzie no chyba do każdej branży. Jakby budowanie wizerunku eksperta w internecie na pewno pomoże wam i we własnym rozwoju, i w znalezieniu pracy gdzieś konkretnie w tej branży. Nie musi to być od razu profesjonalny blog, podcast czy YouTube, tak jak to robi Tomek. Możecie zacząć po prostu od konta na Twitterze, tylko pamiętajcie, żeby pisać pod własnym imieniem i nazwiskiem. Ja wiem, że się wygodnie pisze pod jakimiś anonimowymi nickami, bo można napisać wszystko, co się chce na każdy temat, ale chodzi tu o budowanie waszego profesjonalnego wizerunku. Wydaje mi się, że Twitter jest bardzo dobry, zwłaszcza, że on się dobrze googluje. Ja gdy czasem wpisuję swoje nazwisko w Google, to często Twitter wyskakuje gdzieś tam na szczycie, zwłaszcza jeśli to są jakieś świeże tweety. Szybko się zorientujecie, że pisanie profesjonalnej rzeczy w internecie wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Moim zdaniem wasz przyszły pracodawca, jeśli chcecie iść w kierunku pracy w finansach, ale w większości branży pewnie też, wpisze na pewnym etapie wasze nazwisko w Google. I pytanie, co im wyskoczy? Pytanie, czy w ogóle wy im wyskoczycie, czy to będzie ktoś inny o podobnym nazwisku, niekoniecznie o tej samej branży. Więc jakby musimy mieć kontrolę nad tym, co o nas piszą w internecie, a najlepiej to zrobić pisząc samemu pod własnym nazwiskiem. I dodam do tego, że od razu budujemy sobie siatkę networkingową, rozmawiamy z innymi osobami, poznajemy ciekawe osoby. Ja poznałem przez te ponad 10 lat obecności w internecie takiej profesjonalnej, no bardzo dużo osób związanych z finansami i to są takie znajomości, które często przenosiły się do reala i często przenosiły się do jakichś zależności biznesowych również, więc zdecydowanie polecam wam, aby takim pierwszym krokiem na drodze do znalezienia pracy w finansach było publikowanie pod własnym nazwiskiem. Drugim krokiem zrobienie researchu, która licencja faktycznie wam pomoże, czyli poszukać od tyłu, czyli poszukać od tego, które firmy, jakich licencji szukają i na jakich stanowiskach, a następnie przejrzenie materiałów, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę zakres, który tam jest, nie jest zakresem, który w jakiś sposób was przerasta albo merytorycznie, albo czasowo. Warto to po prostu sprawdzić wcześniej, nim się zapiszemy na te egzaminy. W przypadku CFA musimy zapisać się sporo przed egzaminem. No i musimy też wydać sporo pieniędzy na wszelkiego rodzaju materiały. Jakby wszystko to jest liczone w setkach, jak nie w pojedynczych tysiącach dolarów. Więc warto tą decyzję naprawdę przemyśleć. Trzecim, ostatnim tematem, który wytypowaliście, abym dziś poruszył, to temat błędów w inwestowaniu, zwłaszcza wśród osób początkujących. I początkowo chciałem do tego tematu podejść tak jak większość osób w internecie w różnego rodzaju nagraniach czy artykułach, czyli po prostu wylistować 5 czy 10 najczęściej popełnionych błędów. Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku, że nie, że zrobimy to inaczej. Opowiem wam o jednym błędzie, który nie jest taki oczywisty, ale jest
powtarzany naprawdę wszędzie, i na polskiej giełdzie, i na zagranicznej, wśród osób początkujących przede wszystkim, ale także wśród tych zaawansowanych. O co chodzi? Moim zdaniem giełda to doskonałe miejsce do pomnażania posiadanego majątku, ale niekoniecznie do jego zdobywania. Jeśli nie mamy stabilnej sytuacji finansowej, stabilnych źródeł przychodów, najlepiej kilku, poduszki finansowej i żadnych dużych wydatków na horyzoncie, to nie możemy w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje nam giełda. To wszystko będzie doskonale działało, jakby cały mechanizm pomnażania pieniędzy będzie działał idealnie, ale dopiero wtedy, kiedy my będziemy do tego odpowiednio przygotowani. Moim zdaniem giełda to jest w ogóle najlepszy mechanizm do pomnażania pieniędzy, jaki stworzył człowiek w swojej historii. Problem polega na tym, że najpierw trzeba mieć zbudowany ten majątek. Czyli musimy mieć jakieś w miarę istotne pieniądze. Nie mówię, że to muszą być miliony, ale musimy mieć jakieś istotne pieniądze, które będziemy pomnażać. Jeśli chcemy zrobić z 1000 złotych milion, to uwierzcie mi, będzie to super trudne. Ponadto, jeśli ktoś chce w 100% poświęcić się giełdzie w swoim zawodowym życiu, giełdzie w kontekście takim, że chce handlować od świtu do nocy na rynkach finansowych, to również będzie to zajęcie super trudne. Mówię Wam o tym, bo sam wpadłem w tą pułapkę. Mianowicie, gdy wiele lat temu zaczynałem inwestować, to nawet wpadłem na taki pomysł, że pójdę na studia finansowe, aby nauczyć się, jak inwestować na własny rachunek. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie po kilku zajęciach, jak się zorientowałem, że no niekoniecznie tego uczą na studiach finansowych. Zobaczcie na przykład Buffetta. Skąd on zdobył pierwsze pieniądze na inwestycje? Pracując na etacie. Później prowadził swój własny biznes. Polegał on na tym, że łączył się z innymi inwestorami na zasadzie takich małych partnershipów, małych spółek partnerskich i po prostu inwestował pieniądze, które oni mu dali, na ich wspólny rachunek. On sam jakby był zawsze mniejszościowym udziałowcem. Chodziło mu o to, żeby zdobyć jak najwięcej kapitału i ludzie, którzy go znali, słyszeli o nim, że jest osobą, która potrafi ten kapitał pomnażać, po prostu dawali mu te pieniądze. Dopiero po jakimś czasie zrezygnował on z tego podejścia, które polegało na tym, że po prostu pobierał success fee od wypracowanych zysków z cudzych pieniędzy. Dopiero po jakimś czasie przeszedł na inwestowanie w 100% swoich pieniędzy zebranych przez ten czas na giełdzie. I to nawet wtedy, aż do dziś, no Buffett ma takie mocno podejście biznesowe. To nie jest tak, że on tylko traktuje każdą spółkę jako jakiś ticker, który zainwestował i sprawdza, czy dywidenda przyszła mu na czas, ale no dość mocno ingeruje w sam skład zarządu, w to, czym ta spółka się zajmuje, jakimi zasadami się kieruje, czyli są to takie obszary, którymi my jako inwestorzy indywidualni no raczej się nie zajmujemy. Tak naprawdę rzadko w ogóle jeździmy na jakieś walne, nie mówiąc o tym, że mało kto z nas mówi prezesowi spółki, których akcji posiadamy, co on ma robić w tej spółce. Tak? A Buffett faktycznie dosyć mocno się angażuje. Jest nawet taka bardzo ciekawa historia, kiedy Buffett porzucił pracę w Berkshire Hathaway po to, aby objąć funkcję prezesa w pewnym banku inwestycyjnym. Zrobił to w celach ratunkowych, bo inaczej prawdopodobnie ten bank by upadł i by pociągnął za sobą cały sektor finansowy. Ta sytuacja miała miejsce w latach 90. Jak wszyscy pewnie wiecie, w roku 2008-2009 mieliśmy dokładnie tą samą sytuację w przypadku Lehman Brothers. Tu tam Buffetta niestety zabrakło, tam musiał interweniować rząd Stanów Zjednoczonych. Natomiast warto jest przeczytać naszą książkę, bo znajdziecie w niej tego typu historie. Książka Śladami Warrena Buffetta jest książką, w której nie tylko w jakichś superlatywach wypowiadamy się o Buffetcie, ale też no, podkreślamy to, że Buffett wzbogacił się na samym początku dzięki pieniądzom innych ludzi. To nie jest tak, że on idealnie od tego przysłowiowego jednego dolara pomnażał go codziennie o 1% i doszedł do wielu miliardów. Nie. Tak nie było. Buffett najpierw zdobył pieniądze na etacie i pracą na swój własny rachunek w biznesie i dopiero potem przeniósł się w pełni na giełdę. Ja wiem, że po roku 2020 w internecie jest masa historii ludzi, którzy przechwalają się, że zarobili no, dziesiątki, jak nie setki procent, kupując Mercatora po jakieś grosze albo wchodząc we wszystkie te przecenione spółki w lutym i marcu minionego roku. Ale tak naprawdę uwierzcie mi, że to są pojedyncze jednostki i mieliśmy do czynienia no, z bardzo niestandardową sytuacją. No, rzadko kiedy w świat uderza pandemia, co pewnie sami wiecie,
I jest mało prawdopodobne, że taka sytuacja i taka okazja ponownie się pojawi, a nawet gdyby, to prawdopodobnie większość z nas i tak będzie panikować, no bo wizja tego, że przychodzi nowa choroba, która może zarazić nas wszystkich, no nie dziwię się, że nas wszystkich wystraszyła, mnie również w marcu 2020 roku. Więc miejmy to z tyłu głowy, że inwestowanie to tak naprawdę maraton wielu drobnych decyzji, ale podejmowanych często i konsekwentnie. To nie jest tak, że wpadniemy do piwnicy, zamkniemy się na 3 miesiące i wyjdziemy bogatsi o 500 000. To tak nie działa. Tak samo jak, żeby wykonywać z sukcesem jakiś zawód, musimy najpierw pójść na najczęściej 5-letnie specjalistyczne studia albo zacząć gdzieś pracę na znacznie niższym stanowisku i uczyć się wszystkiego w praktyce. Natomiast w przypadku giełdy mam takie wrażenie, że wszystkim się wydaje, że wystarczy założyć ten rachunek, obejrzeć 2-3 webinary, może przeczytać jakąś książkę i w zasadzie powinno nam się już udać. No nie, no giełda też jest dosyć trudnym zajęciem życiowym, jeśli chodzi o inwestowanie, i ma jeszcze jeden taki bardzo ważny aspekt, o którym wiele osób zapomina, że to jest jeden rynek, na którym nie ma żadnych podziałów na klasy inwestorów. Czyli gdybyśmy dzisiaj chcieli zacząć biegać w maratonach, no to pewnie po kilku miesiącach praktyki, treningów moglibyśmy wystartować w maratonie warszawskim i bylibyśmy zamknięci w którejś ze stref, po to, żeby szybsi biegali z szybkimi, a wolniejsi z wolniejszymi. Natomiast na giełdzie, kiedy kupujecie akcje przykładowo CD Projektu, bardzo możliwe, że kupujecie je od jakiegoś dużego funduszu hedgingowego. Jeśli sprzedajecie akcje Orlenu, możliwe, że kupuje je od Was jakiś duży gracz instytucjonalny. No jakby tutaj są zasady takie, że każdy handluje z każdym i wydaje mi się, że inwestor indywidualny ma bardzo dużo przewag nad inwestorami instytucjonalnymi, ale jeśli chodzi o pełne czasowe zaangażowanie się w giełdę, no to inwestor indywidualny przegrywa. Dlatego, że jak wiecie z mojego doświadczenia zawodowego, ja wiem, jak działa instytucja finansowa od wewnątrz i ona przede wszystkim ma znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inwestor indywidualny. Tu mała gwiazdka, może Warren Buffett ma więcej, ale na pewno ma dużo, dużo więcej pieniędzy niż standardowy inwestor indywidualny i też ma zasoby ludzkie. Ma analityków, którzy będą pracować w weekendy, po godzinach, wieczorami i będą analizować daną spółkę, dane zjawisko ekonomiczne, daną branżę. Więc jeśli chcemy się z nimi ścigać w takim wyścigu jeden na jednego, po prostu, że my idziemy na etat taki, który będzie polegał na inwestowaniu na giełdzie versus oni, no to tym trudniej nam będzie osiągnąć no, wysokie stopy zwrotu. Wysokie mam tutaj na myśli dziesiątki procent miesięcznie, no bo jeśli chcemy faktycznie z pojedynczych tysięcy zbudować wielomilionowe portfele, to naprawdę potrzebujemy być w stanie robić wiele, wiele procent stopy zwrotu miesięcznie i rocznie. Dlatego miejmy to z tyłu głowy, że giełda jest fenomenalnym mechanizmem do pomnażania majątku, który zdobywamy w jakiś inny sposób. Jeśli ktoś z Was ma pracę na etacie niezwiązaną z giełdą, to nie znaczy, że no, nie może inwestować na giełdzie. Miejmy też z tyłu głowy, że wielu spośród inwestorów giełdowych to po prostu biznesmeni, którzy mają dużo pieniędzy zarobionych na swoich biznesach, są zainwestowani w swój biznes, może w cudze biznesy w formie jakiejś fuzji i przejęć, ale nadal mają nadwyżki, które chcieliby ulokować na czymś więcej niż obligacje czy jakieś niskooprocentowane depozyty. Więc giełda jest pełna inwestorów nieprofesjonalnych, czyli nie osób, które siedzą przy 5 monitorach i klikają całe dnie, ale osób, które po prostu robią to wieczorami, robią to w weekendy, robią to raz w miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, aby rzucać wszystko i inwestować na giełdzie całe dnie i tylko tym się zajmować, bo bardzo możliwe, że lepiej by było, żebyście w cudzysłowie rzucili wszystko i zajęli się no, budowaniem tego majątku, tak? Czyli zbieraniem jak największej kwoty wolnych środków po tym, co mówiłem na wstępie, czyli po zbudowaniu poduszki finansowej, poduszki bezpieczeństwa i zdobyciu kilku źródeł przychodu i dopiero te pieniądze potem ze spokojem można inwestować na giełdzie. To też ograniczy sytuację, w której będziemy panikować i wyciągać pieniądze z giełdy, bo jeśli cały nasz majątek zainwestowaliśmy w akcje jakichś spółek i nagle przychodzi krach, no to ja w pełni to rozumiem, bo sam to przeżyłem, że no po prostu panikujemy, tak? Bo widzimy te ciężko zarobione pieniądze, które się kurczą o 10, 20, 50%. A w sytuacji, kiedy jest to jakiś nasz mniejszy
udział majątku, albo jeśli co miesiąc mamy przychody z tytułu innych źródeł niż giełda, czy też dywidendy, czy tym związane aktywa, no to po prostu będzie nam komfortowiej inwestować, a co za tym idzie, będziemy inwestować lepiej. Nie będziemy robić panicznych ruchów, nie będziemy sprzedawać akcji, jak tylko zarobią 2-3%, ani nie będziemy pozbywać się ich w dołkach, kiedy będą mocno traciły. Także miejmy to z tyłu głowy, że giełda jak najbardziej jest doskonała, jeśli chodzi o pomnażanie majątku, zwłaszcza w tych kontach, które mają preferencje podatkowe, takich jak IKE i IKZE. Natomiast jeśli chcemy startować drogą od zera do milionera i zasilać nasz rachunek maklerski wyłącznie wpływami z giełdy, a nie wpływami z etatu czy z biznesu, będzie to po prostu super trudne. Ja nie jestem fanem utrudniania sobie życia w miejscach, w których tego nie trzeba, więc zachęcam Was do tego, abyście skupili się w życiu na tym, co robicie najlepiej. Jeśli jest to rynek finansowy, rewelacja. Jeśli nie jest to rynek finansowy, to nadal możecie duże sukcesy odnosić, pomnażając Wasze środki na giełdzie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Nic za darmo. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie potknięcia i błędy i że tematyka, którą poruszyłem, była dla Was ciekawa i interesująca. W kolejnym odcinku wraca już Tomek i z tego, co nieoficjalnie słyszałem, będzie miał dla Was bardzo ciekawy wywiad z osobą, którą również znam od wielu lat. Zapowiada się super materiał. Natomiast do tego czasu zachęcam Was do ocenienia tego podcastu na Apple Podcast, zostawienia komentarza, a jeśli chcecie jakiś temat poruszyć bezpośrednio ze mną, to najłatwiej mnie znajdziecie na Twitterze. Pamiętajcie też o przedsprzedaży książki Zbij fortunę na dywidendach, która trwa do końca września. Ja nazywam się Przemysław Gerszman, pozdrawiam i do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.